Kolejnym krokiem jest określenie reguł walidacji, które mają być egzekwowane przez mechanizm. Reguły walidacji definiowane są za pomocą adnotacji pochodzących ze standardu Java. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami na temat wszystkich adnotacji definiowanych przez standard, możesz zajrzeć na stronę dokumentacji Hibernate Validator, gdzie znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. W tym ćwiczeniu skupimy się na przykładowych adnotacjach, aby pokazać, w jaki sposób działa mechanizm walidacji w Spring Framework. Możesz być zainteresowany, aby pole identyfikatora zadania było zawsze ustawione. A zatem możesz określić regułę not null. Również możesz nałożyć pewne ograniczenie na pole tematu zadania, na przykład co do długości. Załóżmy, że nie można wpisywać tekstów dłuższych niż 12 znaków. Uruchommy ten przykład jeszcze raz. Zauważ, że pojawił się błąd związany z walidacją, który mówi o tym, że wartość jest zbyt długa. Jeżeli skrócimy ten napis zadania, tak aby posiadał maksymalnie 12 znaków, błąd walidacji już się nie pojawia. Jeżeli na przykład konstruowane zadanie nie posiadałoby identyfikatora, zmieńmy ten identyfikator na wartość 0, to również zostanie zgłoszony błąd walidacji. Te błędy walidacji widzisz jako bardzo opisowe, ponieważ my wypisujemy cały obiekt błędu. Jeżeli wypiszemy tylko i wyłącznie na przykład wiadomość błędu, get default message, to od razu otrzymasz informację, na czym polegał konkretny błąd walidacji. Błędy walidacji przechowywane są w strukturze implementującej interfejs Binding Result. Można oczywiście wpisywać wiadomość dotyczącą danego błędu bezpośrednio w kodzie usługi, jednak w ten sposób sprawia, że Twoja aplikacja jest nieprzygotowana na zmianę języka, czyli na lokalizowanie. Zatem dobrym zwyczajem jest przeniesienie opisów błędów do pliku properties, gdzie pod nazwą, tak, pod daną nazwą umieszczony jest dany kod błędu. Tak. Jest to lista par, klucz, wartość. I w Twojej usłudze będziesz rejestrował opis błędu, posługując się tylko i wyłącznie kluczem. Natomiast w zależności od tego, jaki to będzie język aplikacji, z takiego pliku opisy zostaną pobrane. Opisy błędu możesz definiować i możesz mieć do nich dostęp, korzystając z interfejsu Message Source, również dostępnego
we frameworku Spring. Do tej pory informacje o zgłoszonym błędzie były w języku angielskim. Były to domyślne informacje o zgłoszonym błędzie, zdefiniowane przez twórców frameworka. W aplikacjach, które piszesz, z pewnością musisz prezentować informacje o błędach dostosowane do konkretnych użytkowników. Przede wszystkim opisowe, tłumaczące, na czym polega błąd, ale także w języku, który jest zrozumiały dla danego użytkownika. Również za pomocą mechanizmów Spring Framework możesz zlokalizować informacje o błędach, czyli wyświetlić informacje o błędach w dowolnym języku. Aby wykorzystać ten mechanizm, pierwsze, co potrzebujesz zrobić, to utworzyć plik properties, w którym zdefiniujesz kod błędu oraz jego opis. Tworzymy nowy plik properties. Często używaną nazwą dla tego pliku jest po prostu messages. Jeżeli tych napisów wiadomości dla użytkownika jest więcej, można podzielić plik messages na dwa pliki. Pierwszy plik labels dla statycznych tekstów, a drugi plik właśnie messages dla tekstów związanych z interakcją z użytkownikiem. Plik messages ma określony format nazwy. Po podkreśniku pojawia się kod języka, dokładnie taki jak definiowany przez klasę locale, który informuje o tym, w jakim języku dane wiadomości zostaną zdefiniowane. Pierwszą informacją, jaką należy tutaj zawrzeć, jest tak zwany klucz. A następnie po znaku równości wartość. Wartość będzie to informacja na temat błędu, czyli co konkretnie zostało wpisane źle. Klucz ma zawsze pewien schemat, którego warto przestrzegać. I w Springu zalecany jest następujący schemat nazywania kluczy. Nazwa błędu, następnie nazwa obiektu, a następnie nazwa pola. Zwróć uwagę, że teraz ma sens definiowanie obiektu bindException, który definiowaliśmy w poprzednim screencaście w metodzie addTask, oraz podawanie nazwy tego obiektu, ponieważ na podstawie tej nazwy możesz określić wiadomość dotyczącą tego obiektu. Zatem zobaczmy, jakiego rodzaju błędy są zdefiniowane w naszej klasie task. Są to dwa rodzaje błędy związane z tym, czy identyfikator jest nulem oraz czy łańcuch znaków ma odpowiednią długość. A zatem błąd będzie wyglądał następująco. Nazwa błędu, nazwa obiektu oraz nazwa pola.
Natomiast dla identyfikatora będzie to wyglądało analogicznie. Kolejnym krokiem jest pobranie informacji o błędzie i wyświetlenie ich. To, co robiliśmy dokładnie w tej instrukcji, jest wypisywaniem domyślnej wiadomości. My musimy pobrać wiadomość na temat błędu właściwą dla danego języka. Aby pobrać tą wiadomość, musimy skorzystać z obiektu message source. Zdefiniujemy ten obiekt w pliku application context, dzięki któremu będziemy mogli pobierać z pliku messages zlokalizowane informacje o błędach. Obiekt message source jest dostarczany razem ze Spring Framework. Użyjemy implementacji Resource Bundle Message Source. To, co musimy tutaj zdefiniować, to tak zwaną nazwę bazową. Nazwa bazowa mówi o tym, jakiego rodzaju plików ma poszukiwać framework, w których zostaną umieszczone wiadomości. U nas są to pliki messages położone w katalogu metainf spring i następnie plik messages. Nie dopisujemy końcówki .pl, ponieważ interesuje nas tylko nazwa bazowa. Natomiast odpowiednia końcówka języka, czy to będzie .pl czy .en, zostanie dołożona w momencie, kiedy Spring będzie poszukiwał wiadomości dla konkretnego języka. Następnie musimy w jakiś sposób pobrać z obiektu message source wiadomość dla konkretnego języka. Zatem, wykorzystując mechanizm Spring, wstrzykniemy referencję do message source. W tym momencie możemy już wypisywać wiadomości błędów w języku polskim. Służy do tego metoda getMessage. W metodzie getMessage należy podać co najmniej dwa parametry. Pierwszym jest kod błędu, a drugim wymaganym parametrem jest obiekt locale, wskazujący język, z którego należy pobrać, dla którego należy pobrać wiadomość. Ponieważ nasz kod błędu składa się właściwie z trzech części: nazwy błędu, nazwy obiektu oraz nazwy pola, więc najpierw utworzymy ten kod błędu w instrukcji wcześniej.
Nazwijmy może tą metodę Format Error Code. Teraz możemy zaimplementować tą metodę. Pierwszym